Dzisiaj rozpoczynamy następny, kolejny już etap walki o własną gminę. Po uchyleniu rozporządzenia Rady, orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który przyznał nam rację, władza centralna nadal się nie kwapi do naprawienia krzywd. Dlatego przed, jako ostatni etap w kraju, zaczęliśmy właśnie wysyłanie listów do pani premier. Będziemy chcieli, jeżeli nie będzie odzewu, to do 28 grudnia tego roku wysłać tych listów minimum 8500. Dlatego, że na terenie naszej gminy będzie do tego czasu planujemy zameldowanych 8,5 tysiąca mieszkańców. Oczywiście listy te będą zbierane w całym kraju, nawet i za granicą. W każdym bądź razie już będzie przetłumaczone na język angielski. Jeżeli po tej partii nie będzie odzewu, to następny zostanie wysłany do Brukseli. Bo nie możemy sobie pozwolić. Bo proszę zobaczyć, że chwila spokoju, oczekiwania na jakąś decyzję, już pan dyrektor naczelny Adam Jakuć podział jak Yeti. I proszę bardzo, że my się obraziliśmy, jak stara panna, jak tego. Po prostu już się nabija się z nas, za nasze pieniądze w gazetce. Pokazali swoją siłę i dalej. Po ukazaniu, orzeczeniu wyroku, zaraz na drugi dzień pan burmistrz został przyjęty w ministerstwie. Odwołał swój wyjazd do Zgierza, pojechał do Warszawy. Myśmy, pomimo że nawet pani Kępa wysłała pismo do ministra Błaszczaka, żeby z nami się spotkał, nie mamy odpowiedzi. Tak samo i minister Zieliński odesłał do pana Chwałka. Każdy dla nas nie ma czasu, więc nie mamy innego wyjścia. Jesteśmy zmuszeni do właśnie takiej formy protestu czy dążenia, próśb, jakby to nazwać, ale wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest po prostu naszym zwycięstwem. I ten ostatni krok będziemy musieli zrobić i przykro nam, że będziemy musieli prosić, wychodzić z tym prośbą za granicę, jeśli nie będzie. Jednocześnie chciałbym poinformować, że wysłałem pismo do prezesa Jarosława Kaczyńskiego z prośbą, żeby on się tą sprawą zainteresował. Jeśli nie, to zapraszam go do Grabówki, niech przyjedzie i pozna fakty. Bo to, co się dzieje, jest wszystko oparte na fałszywych informacjach, które przekazuje burmistrz i tamta strona do ministerstwa. My jesteśmy dla nich po prostu nieobecni. I dlatego dzisiaj 218 czy 219 tych listów składamy za potwierdzeniem na ręce wojewody podlaskiego. Proszę Państwa, dzisiaj mamy bardzo, ale to bardzo niejasną sytuację. Może nie wszyscy o tym wiedzą, także powiem, że w aktualnym obowiązującym w Polsce spisie aktów prawnych jest na dzień dzisiejszy zastana sytuacja. Mianowicie rozporządzenie, które cofało gminę, jest nieaktualne. Ono jest skreślone. Tego nie ma. Natomiast rozporządzenie z 28 lipca, które tworzyło gminę Grabówka z dniem 1 stycznia, jest obowiązującym rozporządzeniem. Rozporządzenia cofającego nie ma. I dzisiaj mamy taką sytuację, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny, że zgodne z prawem rozporządzenie dające nam gminę jest cofane poprzez łamiące prawo rozporządzenie obecnego rządu i w tym momencie, złamawszy prawo, powstrzymując proces powstania gminy, rząd dzisiaj nadal milczy.
Nie możemy dopuścić do tej sytuacji, że cały czas będzie milczenie, cały czas będzie stagnacja. My mamy siedzieć cicho i gmina ma trwać w obecnym stanie. Nie, proszę Państwa, tak być nie może, ponieważ gmina Grabówka zgodnie z aktualnym rozporządzeniem powstała. Nie zostały powołane jedynie organy tej gminy. Natomiast rozporządzenie dające gminę jest ważne i obowiązujące. Po to się właśnie między innymi dzisiaj spotkaliśmy, aby ten marazm i ciszę rządu zmienić. Po co są te listy, po co są te prośby, nasze wnioski, wnioski mieszkańców do rządu, do pani premier Beaty Szydło. I mamy ogromną nadzieję, że pani premier Beata Szydło nas wysłucha i wprowadzi do życia w pełni rozporządzenie, które jest zgodne z prawem. Panie wojewodzie, na pana biurko trafiło dzisiaj ponad 200 listów do pani premier. Przekaże pan te listy dalej? Myślę, że tak. Oczywiście przekażę, czy zrobimy to w sposób taki, że wszystkie, bo one mają podobną treść, a w zasadzie mają tożsamą treść. I wnoszą te listy o to, by dokończyć proces tworzenia gminy Grabówka, który, jak tutaj wnioskodawcy określają, został przerwany 28 grudnia 2015 roku na podstawie, też jak podkreślają, niekonstytucyjnego rozporządzenia Rady Ministrów. Czyli na pewno będziemy te wystąpienia przekazywać, czy informacje o tych wystąpieniach i dołączymy pewnie z kilka, a może wszystkie, ale to sobie jeszcze, to jest sprawa jakby techniczna, nie umniejszająca tej kwestii, że no i będziemy przekazywać oczywiście, informując również o tym, że ja chociażby się spotkałem z przedstawicielami w zeszłym tygodniu tego komitetu, który był inicjatorem, czyli w dalszym ciągu jest inicjatorem powstania tejże gminy Grabówka, którzy mi różne tam problemy sygnalizowali w kontekście również współdziałania z władzami samorządowymi gminy Supraś. Natomiast ja im wyjaśniłem też jedną kwestię, a mianowicie, bo myśmy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zwracaliśmy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o takie stanowisko, bo w debacie publicznej pojawiły się również wyrażane między innymi przez i przedstawicieli tego komitetu inicjującego powstanie gminy Grabówka, ale i również w debacie publicznej takie stwierdzenia, mianowicie, że na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego gmina Grabówka jakby powstaje, czy powstała. I stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, no, skonsultowane również z Rządowym Biurem Legislacyjnym, jest takie, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie działa wstecz. Czyli innymi słowy wywołuje skutki, ale na przyszłość, z datą opublikowania w dzienniku ustaw. I stąd też ten skutek w postaci tego, że tym rozporządzeniem z grudnia 2015 roku zniwelowano skutki tego rozporządzenia, które tworzyło gminę Grabówka między innymi, no zostały, można powiedzieć, zrealizowane. Innymi słowy, mamy taką sytuację, takie stanowisko jest w tej chwili prezentowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, że gminy Grabówki nie ma, bo nie zostało zrealizowane te rozporządzenie z połowy roku 2015. Ono powinno być zrealizowane pana zdaniem, czy nie? To jest kwestia... Przedstawiciele tego komitetu twierdzą, że dzisiaj w obrocie prawnym jest dokument, jest to rozporządzenie z lipca, które tą gminę powołuje. Tak, ale one powoływały oczywiście na określoną datę. To jest pewien proces wiążący się z przygotowaniem gminy, tej nowej gminy, do tego, żeby mogła w określonej dacie powstać.
tą datą był 1 stycznia 2016 rok. Ta data i te czynności nie zostały wykonane, stąd też odwołując się również do tego, co zostało stwierdzone w tej wykładni, którą przytaczałem, no nie mamy takiej sytuacji, że ten skutek w postaci uchylenia tamtego rozporządzenia nie był zrealizowany. Gminy nie było Grabówka na 1 stycznia 2016 roku i to jest fakt.